dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj druga część Plug Me In, czyli spostrzeżenia lajka. Dzisiaj załadujemy naszą hybrydę z gniazdka, zobaczymy ile to kosztuje i przejedziemy na prądzie tyle, ile będzie się dało po mieście i może jeśli się też uda, zrobimy trasę po drugim ładowaniu. Także zapraszam i zaczynamy. Najważniejsza rzecz, która będzie nam potrzebna, to przetwornik czy też prostownik, który utrzymaliśmy razem z samochodem. Normalna wtyczka z tej strony, z drugiej strony nasza wtyczka do ładowania. Mamy tutaj kilka informacji z tyłu, czyli się coś źle działo, źle się wyświetlało, więc tutaj są jakieś uwagi. No ale okej, przejdźmy do rzeczy. Podpinamy urządzenie do gniazdka elektrycznego i do samochodu. Z drugiej strony mamy nasz miernik zużycia energii. Niestety miernik, który otrzymałem, a raczej zakupiłem, nie ma uziemienia. No nie mam innego, będę go musiał wkrótce wymienić na jakieś z uziemieniem zapewne, ale póki co posłuży nam to, co jest, więc musiałem też zastosować przedłużacz bez uziemienia. I tutaj mamy punkt startowy, widzimy, że bieżący pobór 0 W. Tu są jakieś też inne informacje, częstotliwość prądu. To jest chyba maksymalny pobór mocy, jaki został zarejestrowany do tej pory. I tutaj mam bieżące zużycie 52,56 i to jest wartość, którą odejmiemy od tego, co będziemy mieli po zakończeniu ładowania, więc dobra, idźmy dalej. Co tu jeszcze mamy? Napięcie ładowania 237 i tu jest pobór prądu w amperach. I może zostańmy na tym. Dobra, więc teraz podpinamy nasze urządzenie. Jak mówiłem, warunki dosyć spartańskie, nie mam tu żadnych specjalnych urządzeń, więc teraz się wpinamy. Urządzenie się testuje, świeci i mruga nam zielona lampka. Jak widzieliśmy wcześniej, tam był opis, co to znaczy, trudno się domyślić. Tutaj mamy jeszcze jeden opis, ale nie ma w ogóle takiej sytuacji, gdzie mruga tylko zielona lampka. Jest mrugająca zielona lampka, z czerwonym nie wolno ładować. U nas się czerwone nie świeci, jest to tylko ostrzeżenie, więc ładujemy. Wydaje mi się, że chodzi o to, że nie ma uziemienia, aczkolwiek nie jestem pewny. I co tu mamy? Mamy już pobór prądu, więc urządzenie samo w sobie pobiera już jakąś energię. 2 waty konkretnie. I teraz idziemy podpiąć urządzenie do samochodu. Urządzenie, ładowarkę. Ok, ściągamy tutaj kapturek. Świeci nam się to na biało, nie widać tego, ale świeci się na biało. Podpinamy. O, jednak się nie świeciło. I już. Ładowanie w toku. Wracamy do naszego miernika energii. O, widzimy, że tu urządzenie potrzebuje chwilę, żeby się ustabilizować. Już mamy pobór 2147 W. I tyle w tym momencie jest pobierane. 1150, auto się ładuje. Zajmijmy jeszcze do środka. Tak, samochód też nam mówi, że się ładuje. Ładuje 8 km na godzinę i będzie potrzebował 6 godzin i 20 minut do pełnego naładowania. Sprawdźmy sobie godzinę. Jest 8:55. Więc zobaczmy, jak się ten czas sprawdzi w rzeczywistości. Także mamy wszystko pozałączane, posprawdzane, pospisywane. Czekamy. W międzyczasie, kiedy ładuje się nasza hybryda, ściągłem sobie tutaj dane techniczne ze strony producenta. I tutaj
Jest coś takiego jak bateria trakcyjna o pojemności 12,4 kWh. I dlaczego te kWh są takie ważne? To jest to właśnie, co Wam tam pokazywałem na liczniku i co będziemy mierzyć. To jest, można to tak powiedzieć, że to jest ilość paliwa wlana do baku, przekładając to na język paliwowy, czyli energia, którą wlewamy do naszego akumulatora, czyli do baterii trakcyjnej. Czyli nasze zużycie na mierniku po pełnym naładowaniu samochodu powinno wynosić 12,4 kWh. I teraz jaki będzie koszt tego naładowania? No najprościej sprawdzić sobie, ile płacicie za energię elektryczną i płacicie za kWh, więc najprościej można to zrobić, sprawdzając po prostu na rachunku. Czyli jeśli macie umowę podpisaną z Tauronem, na końcu faktury macie coś takiego jak średnia cena brutto 1 kWh. I w moim przypadku jest to złoty 28 zł za kWh. Łatwo policzyć. No, policzmy to sobie szybciutko na kalkulatorku. 1,28 razy 12,4, 15,87 zł. Tyle mnie kosztuje naładowanie akumulatora do pełna. Przy czym to 12,4, to sobie sprawdzimy, ile tak naprawdę zostanie zużyte na energii na mierniku. Czy to faktycznie będzie 12,4 kWh. I tak idąc dalej za ciosem, mamy tutaj dane naszego silnika elektrycznego. 110 koni. To daje nam 320 Nm. No muszę przyznać, że jest to dosyć sporo. Nie wiem, jaki tam jest silnik, ale nie spodziewałem się, że ma aż 110 koni. Kiedyś miałem Golfa 1.6, miał 100 koni, więc jakieś tam porównanie jest. Silnik mechaniczny to 50 koni, nasza hybryda to 180. I tutaj mam coś takiego jak czasy ładowania. No i znowu pytanie, o co tutaj chodzi? Czyli moc ładowarki pokładowej w kilowatach. I tutaj mamy 3.7 standard, 7.4 w opcji. Natomiast tutaj już mamy 3 pozycje, no i znowu się pojawia pytanie, o co chodzi z tym wszystkim. No więc udało mi się to rozwikłać. Nasz czas ładowania, widzieliście, jest około 6 godzin, tutaj podaje 7,05. Natomiast policzyłem to sobie znowu szybko na kalkulatorku. I teraz tak, jeśli mamy 12,4 i ładujemy to ładowarką 3,7, to mamy 3 godziny 35 minut. Znaczy to nie są minuty tak naprawdę, to jest 3 godziny i 35 części z godziny, czyli mniej niż 3,5 godziny. No i to się przenosi prawdopodobnie na to 3,25 minut. Natomiast my ładujemy ładowarką inną niż 3,7. To znaczy auto jest przystosowane do ładowania 3,7 kW, natomiast nasza ładowarka, widzieliśmy, ona nie daje tyle. Ona daje około 2 kW. To było to 2100, co tam widzieliśmy, więc znowu wróćmy do naszego kalkulatorka, kasujemy 12,4 dzielone przez nasze 2,1, 5,9, no czyli powiedzmy praktycznie 6 godzin. I to jest dokładnie to, co widzieliśmy na samochodzie. Nie wiem, czemu tu jest 7,05. Ładowałem to auto już wcześniej i udało mi się załadować 5,5 godziny. Czyli 6 godzin jest jak najbardziej realną wartością. Nie wiem, czemu producent podaje 7. 3,7 okazuje się, że możemy załadować pod warunkiem, że się podepniemy gdzieś do stacji ładowania, która daje
minimum 3,7 kV, a większość daje, z tego co się dowiadywałem, ale to jakby będzie historia na kolejną część naszych przygód laika Plug Me In. Więc tak to wygląda, widzieliśmy ile będzie nas to kosztować, teraz faktycznie zobaczymy jakie jest rzeczywiste zużycie po naładowaniu. Zobaczymy ile to tak naprawdę nas wyjdzie i zaczniemy jeździć i przeliczymy to zużycie na kilometr i porównamy później z wersją hybrydową i tak dalej. Także zapraszam do oglądania dalej i zobaczymy co nam wyszło po pełnym naładowaniu samochodu. Tak, 5,5 godzinki minęło. Widzimy, że samochód się naładował. Zasięg 42 km, 100%. Dobrze, zobaczmy jakie mamy zużycie. Zestawnik ciągle nam ciągnie 2 waty. Maksymalne troszkę nam wzrosło. 2200. 64,26. Teraz z tą wartością sobie odejmiemy poprzednią i zobaczymy ile nam wyszło. No więc tak, mamy już wszystko. Start 52,56, koniec ładowania 64,26, naładowano 11,7, nie 12,4, czyli brakuje 0,7 kWh. Prawdopodobnie dlatego, że akumulator miał już sobie trochę energii, która jest potrzebna do jazdy hybrydowej, kiedy ruszamy samochodem. Zazwyczaj rusza on na silniku elektrycznym, więc pewnie producent coś tam sobie zostawił, żeby jednak ta jakaś tam oszczędność była przy ruszaniu. Natomiast planowany przejazd według komputera 42 km i to z proporcji daje nam zużycie 27,86 kWh na 100 km. Koszt ładowania, no powiedzmy 15 zł, przy cenie jaką wam pokazywałem 1,28 zł za kWh, tyle płacę na dzień dzisiejszy za energię i to daje nam koszt 1 km na prądzie 36 groszy. No więc tak, to dużo czy mało? Według mnie dużo, dlaczego zaraz wam pokażę. Tutaj dokonałem takiej kalkulacji szybkiej. Jeżeli jeździlibyśmy na benzynie i zużywali 7,4 litra na 100 km, co mniej więcej w moim poprzednim samochodzie było standardem, nawet jeśli damy tutaj no, 7,8, cena za litr dzisiejsza 6,25, to mamy 48 groszy za kilometr. I teraz tak, tutaj mamy naszą kalkulację, 36 groszy za kilometr, różnica 13 groszy na kilometrze. Jeżeli założymy, że miesięcznie jeździmy około 1000 km, to daje nam uwaga zysku 131 zł. No więc powiedzcie sobie sami, czy warto dopłacać do hybrydy, czy warto dopłacać do ileś tam 10 tysięcy do opcji ładowania. I tak dalej. Oczywiście nie kończy się tu nasz test. Myślę, że w innych warunkach będziemy w stanie zejść niżej z tą zużyciem energii. Poza tym zobaczymy też ile faktycznie pari hybryda, bo wydaje mi się, że będziemy w stanie zejść dużo niżej niż 7-8 litra. Ale to zobaczymy. Także ruszamy w drogę i czas pokaże jakie będą kolejne wyniki. No więc dobrze, mamy wszystko naładowane, 100%. Zasięg tylko 42 km, bateria full, przełączamy sobie w tryb elektryczny, resetujemy licznik podróż 2 na 0, ok, no i zobaczymy co z tego wyjdzie, drogę.
i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym dowiecie się, ile udało nam się przejechać i ile nas to kosztowało. Do zobaczenia.